W historii ludzkości powstało wiele haseł, które mogą imponować ludziom nieświadomym lub po prostu, co tu dużo mówić, ograniczonym. Jednym z takich haseł powtarzanym w ostatnich latach jak mantra jest slogan „Mój brzuch, moja sprawa”. I żeby to jeszcze było zwykłe uliczne zawołanie. Niestety okazuje się, że jest to również kierunek, który niesie za sobą potężne i różnorakie konsekwencje. Na ulicy podczas manifestacji w ferworze walki można wykrzykiwać najgłupsze nawet hasła. Problem zaczyna się jednak wtedy, gdy stają one u podstaw założeń ideowych tej czy innej grupy, która poprzez dostęp do mediów zaczyna nim wyrządzać nieodwracalne szkody w umysłach młodych ludzi, no i nie tylko kobiet, ale przede wszystkim mężczyzn. Bo to kretyńskie hasło, hasło „mój brzuch, moja sprawa”, zdejmuje odpowiedzialność właśnie z mężczyzn. Uczy młode ich pokolenia tego, że nie trzeba liczyć się z konsekwencjami swoich czynów. Przypisuje kobietom prawa, których nie mają, no i mieć zresztą nie mogą. Niszczy więzi społeczne. Dziś kilka przemyśleń na temat degradowania roli mężczyzn, upadku zasad i o ludzkiej głupocie. Zapraszam już dziś, chwilę po 19:00, na kanał Marek Miśko. Czuwaj. Czuwaj. Do zobaczenia.